Podlaski Fundusz Rozwoju. Jesteśmy po to, byś ty mógł realizować swoje marzenia, tworzyć nowe miejsca pracy, inwestować, rozwijać się i prowadzić dochodowe przedsiębiorstwo. Podlaski Fundusz Rozwoju to marka sama w sobie. Przekonaj się o tym osobiście. www.pfr.org.pl. Podlaski Fundusz Rozwoju. Zawsze do twojej dyspozycji. Kilka lat temu po raz pierwszy Suwałczanie usłyszeli o pomyśle budowy centrum mieszkalno-opiekuńczego dla osób starszych, niedołężnych albo obciążonych innymi kłopotami zdrowotnymi. Pomysł ewoluował na różne sposoby, w tym w kierunku choćby mieszkań treningowych, ale też była mowa o lokalach dla seniorów z dostępem do stałego wsparcia opiekuńczego. O zapomnianej, jak się może wydawać, koncepcji ogłoszonej w 2020 roku przez prezydenta Czesława Renkiewicza przypomniał radny Grzegorz Izbicki. Wracam do tego tematu, bo to jest projekt, który został już ogłoszony w 2020 roku. Była przedstawiona też koncepcja przez prezydenta tej inwestycji. No, najwidoczniej po prostu ten temat upadł, dlatego chciałbym go tutaj ponownie podnieść, ponieważ niedawno obchodziliśmy 60-lecie Domu Pomocy Społecznej Kalina. Pojawiły się też informacje, że rodziny osób z niepełnosprawnościami w spektrum autyzmu wystosowały petycję w tej sprawie. I faktycznie. Petycja wpłynęła do ratusza w pierwszych dniach września. Rozpoczęło się procedowanie tego dokumentu, a jaki będzie skutek, mamy dowiedzieć się najwcześniej za kilka tygodni. Dzisiaj w ratuszu nikt nie chciał mówić na ten temat, uzasadniając, że temat po wieloletniej nieobecności wrócił pod analizę. Jednak na jakikolwiek plan lub wniosek, a tym bardziej decyzję, jest zbyt wcześnie. Grzegorz Izbicki podczas sesji starał się uzasadnić powrót do zapomnianej koncepcji. Jest ono bardzo potrzebne, ponieważ mamy no niestety starzejące się społeczeństwo, które potrzebuje takiego miejsca i po prostu my musimy jako radni, jako tutaj osoby, które o tym decydują, dbać o naszych seniorów. W Suwałkach jest potrzebny taki nowoczesny obiekt skierowany do tej grupy społecznej i sądzę, że miasto powinno bardziej przyłożyć się do priorytetyzacji inwestycji, bo na przykład głośno tutaj mówimy o mediatece, powstają konsultacje społeczne, jest ten projekt mocno promowany i może warto niekiedy sobie zadać pytanie, co jest bardziej potrzebne, czy na przykład w tym przypadku mediateka, czy właśnie może takie centrum opiekuńczo-mieszkalne, które będzie służyło grupie seniorów, tej grupie społecznej. Według szacunków z 2020 roku centrum miałoby kosztować około 2,6 miliona złotych, za które miałyby powstać 2 dwupokojowe mieszkania i 6 jednopokojowych. Prócz tego sala rehabilitacyjna, gabinet pielęgniarski i inne pomieszczenia, tak zwane wspólne. Realizacja miała być zależna od ewentualnego dofinansowania, którego miasto jednak nie dostało i tym samym koncepcja poszła w niepamięć. W 2021 roku ratusz nawet ankietował mieszkańców w zakresie potrzeb tego rodzaju, ale w wyniku nie udało nam się znaleźć. Dzisiaj taki obiekt za taką kwotę to marzenie ściętej głowy, ale radny uważa, jak słyszeliśmy, że ta inwestycja zdaje się być istotniejsza od mediateki. I nie ujmując nikomu prawa do opinii czy indywidualnych potrzeb, warto się zastanowić nie nad tym, co bardziej potrzebne, ale co uczynić, byśmy nie musieli takich wyborów dokonywać.